Halo, ale cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic. No i co? I kontynuujemy tam, gdzie zaczęliśmy. Pogadajmy witaj, sobie z nieznajomy. Rupertem. Pewnie jesteś głodny i spragniony, a może zerkniesz okiem na moje towary? Posłuchał niewłaściwych ludzi. Właściwie to chciałem się widzieć z paladynami. Nie wiem już. Niewielka jest na to szansa. Od kiedy paladyni urządzili swoją siedzibę w górnym mieście, ciężko jest się tam dostać. Nie mów, że o tym nie wiesz. Czy możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Ja? Niemożliwe. Nie mam tu właściwie nic do powiedzenia. Tego pewnym. W dolnej części miasta jest tylko kilka osób, których wpływy mogłyby ci zapewnić wstęp do górnego miasta. Jedną z nich jest mój szef, Mateo. To z nim powinieneś porozmawiać. Można to było zrobić. Gdzie go znajdę? Stoisz właśnie przed jego sklepem. Prawie go nie opuszcza. Wejdź do środka. Jakich innych wpływowych obywateli miałeś na myśli? Kurde, najważniejszymi osobami w tej części miasta są działający na tej ulicy kupcy i rzemieślnicy. Powinieneś nająć się u któregoś jako czeladnik, tak jak ja. Od kiedy pracuję dla Matea, miastowi nabrali do mnie szacunku. Nic o tym nie wiem. Potrzebuję pieniędzy. Szukam pracy. Słyszałem, że Bosper ma jakieś problemy z zaopatrzeniem. Jego sklep znajduje się kilka kroków stąd. Mówią, że ponoć dobrze płaci. Co sprzedajesz? W tej chwili wybór jest niewielki. Ten cholerny właściciel ziemski przerwał dostawy, a to, co skupujemy z małych farm, nie wystarcza, by zaspokoić potrzeby miasta. Nic o tym nie wiem. Powiedz mi proszę coś więcej o buncie chłopów. To dość proste. Onar, bogaty właściciel ziemski, przestał płacić miastu podatki. Wyobraź sobie, jesteśmy w stanie wojny z orkami, a ten snob chce zagarnąć wszystko dla siebie. W zwykłych okolicznościach straż miejska szybko zajęłaby się tą sprawą. Ale uważaj, bo teraz będzie najlepsze. Powiadają, że Onar zatrudnił najemników, których zadaniem jest odpędzanie oddziałów Straży Miejskiej. Najemnicy! Mówię ci, to wszystko skończy się wojną, jakby jednej było nam za mało. W zupełności się z tobą zgadzam. Co wiesz o najemnikach Onara? Słyszałem, że większość z nich to byli skazańcy z kolonii górniczej. Ich przywódca był chyba jakąś grubą rybą na królewskim dworze. Generałem czy kimś takim. Wygnano go jako zdrajcę. Ciężkie czasy nastały. To tylko gadanie. Pokaż mi swoje towary. Przecież wiedział o tym wcześniej. No co? Nic ciekawego, jakieś jedzonko. Tego nie potrzebujemy za bardzo. Tu jest obywatel. Mam swoje zdanie. Obywatel. To nie chcemy gadać z obywatelami. Co jest? Czemu się tak długo zapis robi? Co jest grane? Halo? Wcale mnie to nie dziwi. Mam nadzieję, że przez to, że zapis robi się tak długo, to wczytywać nie będzie się też tak długo. Dobra, ogólnie z tego co pamiętam, to wchodziło się tutaj i jakoś tam się przeskakiwało dalej. Pytanie, czy jest to nadal do zrobienia. Zobaczymy. Spróbuję tam skoczyć i okraść tego chłopa. Pamiętam, ten bóg był dość długo. Okej, chyba się da, z tego co wiem. Zobaczymy jeszcze raz, spróbujemy. Znaczy nie wiem, czy to bóg jest... No, dobrze kradzieje. No niby nie powinno się tak robić. O! Dobra, jeszcze raz spróbujemy. No, do skutku. Czyli jeszcze raz. No. No kurde. Mogę sobie wskoczyć wcześniej. Chociaż nie wiem, czy będziemy. To najwyżej po odcinkach sobie skoczę. Kurde, ale może naprawiło to fakt, że gramy na tej wersji DX-a 11. A nie 8 czy tam, czy ile tam ta gra wychodziła na 8, to może już to spaczował ktoś, chłop jakiś. Wygląda na to, że zostało to spaczowane. Chyba, że... poczekajcie chwileczkę. Zawsze tu wchodziłem, zawsze tu się wpierniczałem, zawsze sobie kradłem najlepsze pancerze. W samym starcie. Dobry buścik był. Nie no, tam na pewno nie doskoczymy. Trzeba jakoś tak, jakoś tutaj.
No nic. To na pewno później sobie zrobię. Teraz zapiszmy i chodźmy dalej. Że na pewno. Może. No co się tak długo to zapisuje? Co jest grane? No jest dys, wszystko w porządku. Nie wiem, co się dzieje z tym komputerem. Dobra. To pogadajmy z tym Mateo. To chłop ma sklep. Myśliwym. Nie wiem, czy... Co mogę dla ciebie zrobić? Co sprzedajesz? Mogę ci zaproponować wszystko, czego będziesz potrzebować, żeby przetrwać w dziczy. Broń, pochodnie, żywność, nawet pancerz. Mam na stanie coś specjalnego. Pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza. Nieużywany. Zainteresowany? Jeszcze jak? Co wiesz o paladynach? Od czasu, jak te bydlaki przyszły do miasta, mam same kłopoty. Kiedy ostatnio szedłem do górnego miasta, zatrzymali mnie strażnicy i zapytali, po co tam idę. I? Oczywiście, że mnie wpuścili. Miałem w mieście sklep, kiedy większość z tych nadętych dupków ganiała jeszcze świnie. A wczoraj te bydlaki skonfiskowały połowę mojego towaru. Paladyni zabrali twoje towary? Wszystko, co miałem na podwórku. Postawili strażnika przy wejściu na podwórko. Jeśli mi się poszczęści, nie zabiorą mi wszystkiego. Może chociaż zostawią te zbroje. Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Co? Co będziesz tam robił? Mam ważną wiadomość. No. Próbowałeś przemknąć się koło strażników? Nie rozumiem, dlaczego miałbym w ogóle próbować. Pewnie masz rację. Nie wiem, jak ważna jest twoja wiadomość. Nie obchodzi mnie to. Ale nawet gdybyś powiedział im, że statek pełen orków wpłynął właśnie do portu, i tak by cię odesłali. Bo mają swoje rozkazy. Ty czemu mi... Co się stało? No to jak? Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Wygląda na to, że to dla ciebie ważne. Pytanie tylko, jak ważne? Mogę do czego zmierzasz? Grosem. Mogę ci pomóc. Było nie było, jestem tu jednym z najbardziej wpływowych ludzi. Ale to cię będzie kosztować. Spoko. Co chcesz w zamian za pomoc? 100 sztuk złota. To cholernie dużo. Spokojnie. Nie twoje złoto miałem na myśli. Ale... Właściwie chodzi mi o moje złoto. Greta, bratanica stolarza, od dawna jest mi winna pieniądze. Ta mała lisica kręci się po okolicy w nowych ciuszkach, a to znaczy, że ma pieniądze. Wywlekłbym jej te pieniądze z gardła, ale mistrz Torben, stolarz, to bardzo wpływowy człowiek. Załatw mi te pieniądze, to ci pomogę. Ja będę Gdzie znajdę tę Gritę? Tuż tak jak powiedziałem, to siostrzenica stolarza. Jego dom stoi przy tej ulicy. To ostatni budynek po prawej stronie przed kuźnią. Na czym dokładnie ma polegać twoja pomoc? To dość proste. Wykorzystam swoje wpływy, żeby jeden z mistrzów przyjął cię na czeladnika. A wtedy, praktycznie rzecz biorąc, będziesz obywatelem miasta. I górna jego część stanie przed tobą otworem. Poza tym będziesz mógł coś zarobić. Pomóż mi zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów. Nie wszystko naraz. Najpierw wywiąż się z umowy i przynieś mi złoto. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Kto w takim razie może przyjąć mnie na czeladnika? Ale to jest strasznie dużo. Może to rozmów. Być którykolwiek z mistrzów mieszkających przy głównej ulicy. Harad Kowal, Bosper Łuczarz, Torben Stolarz albo Konstantino Alchemik. Jeden z nich musi cię przyjąć. Ważne jednak, żeby zgodzili się na to pozostali mistrzowie. W Korinis panuje taki zwyczaj. Jak uzyskam zgodę pozostałych mistrzów? Musisz ich do tego przekonać. Idź z nimi porozmawiać. Wystarczy jednak, żebyś miał przeciw sobie więcej niż jednego z nich, a nie będziesz miał szans. Więc lepiej się zachowuj. A dlaczego ty mnie nie weźmiesz na czeladnika? Ja nie mam nic przeciwko, ale inni mistrzowie nie zgadzają się. Ostatnio przyjąłem innego czeladnika. Mam swoje zdanie na ten temat.
Czy jest jakiś inny sposób, żeby dostać się do górnego miasta? Może. Dam ci znać, jak coś wymyślę. Nie mów, że o tym nie wiesz. 250 sztuk złota, ale jest OP. Pokaż mi swoje... Dobra, co ma Mateo? Mateo ma... strzały, a strzały to szczerze mówiąc to bym kupił, bo akurat strzały są OP dość. Strzały... piwo, chleb, to nie, pochodnie, możemy jedną kupić. Dobra, i to wszystko, no to za dużo ten Mateo nie ma, oprócz tych... Ty, to może kupmy ten skórzany pancerz, chociaż nie, zapamiętam. Broń 25, strzały 20, okej. Okay. Może znajdziemy coś lepszego jeszcze i wtedy będzie już zeskupować u tego Matea. A musimy zwiedzić, no oczywiście, że zapis pół godziny. Co się dzieje z tym gotikiem? Halo? Bo tu trzeba zapisywać, bo tu przypał jest co 3 sekundy, grę wywali czy coś. Będę się cofał pół godziny. Muszę sobie zapisnąć. No ale przynajmniej będzie to takie przerwa na gadanie moje. Przynajmniej. No, a w ogóle teraz jakoś trochę splaszczyłem ten obraz, więc w miarę wygląda naturalnie, mi się wydaje. Myślicie, że się zorientuje, jak mu... Nie znam się na otwieraniu zamku. Niestety, pokaż ten regał na książki. To jest ciekawego. Łowy i zwierzyna. Każde stworzenie może pozostawić po sobie to trofeo, które zwiększy majątek i sławę doświadczonego myśliwego. Polne bestie, dobra. To może być na pewno ciekawe, tak samo jak pamiętam poprzednio, jak graliśmy w jedynkę, powiedziałem, że przeczytam wszystkie książki. No nie przeczytałem. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Ale nie dziwię się, że nie przeczytałem, tak szczerze. Bosper. Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Korini? Muszę się dostać do górnego miasta. Tam, gdzie są paladyni, zapomnij o tym. Skąd ty to znasz? Musiałbyś być szanowanym obywatelem, albo przynajmniej mieć porządną pracę. Trudno mi w to uwierzyć. Obcy nie ma szans się tam dostać. Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował 2 dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Całe życie poluję. Cóż. Mogę cię nauczyć, jak się obdziera nie, ze skóry zwierzęta. Nie umiem w ogóle nic gadać. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. To jest super umiejętność, mi się wydaje, bo trochę tego będzie. A co, jeśli chcę pracować dla innego mistrza? Bzdura. Harad i Mateo mają czeladników. Alchemik Konstantino to samotnik. Od lat nie miał ucznia. A co do Torbena? No wszyscy wiedzą, że jest kompletnie spłukany. Pewnie nie miałby ci nawet czym zapłacić. Z kolei ja pilnie potrzebuję czeladnika. No i dobrze płacę. Ale niezależnie, gdzie się chcesz zatrudnić, i tak potrzebna ci będzie zgoda wszystkich mistrzów z dolnej części miasta. Nie mogę zajmować się wszystkim. Czy zgodzisz się, żebym zawarł umowę z innym mistrzem? Nie zasłużę. W porządku. Dostaniesz moją zgodę, ale pod jednym warunkiem. Pracuj dla mnie przynajmniej przez jakiś czas. Wtedy sam ocenisz, czy odpowiada ci moje rzemiosło. Nie sądzę, że... A kto wie, może to polubisz i zostaniesz ze mną. Jeśli jesteś dość dobry, by pracować dla mnie, to u innych też sobie poradzisz. Po prostu za dużo gada. Co mam dla ciebie zrobić? Nauczę cię, jak obdzierać ze skóry zwierzynę. A ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, 500 wilczych futer. Nie pamiętam, ile to jest tuzin. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś swój fach. Zawsze to sprawdzałem. Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. Albo będziesz mógł nająć się u innego mistrza, jeśli tego naprawdę chcesz. Dobra, jak mnie z Afryki nauczę. Naucz mnie, zajebiście, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap. I ściągasz skórę. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. Przyszło nam życie w niedobrych czasach.
Dlaczego twój czeladnik zrezygnował? Powiedział tylko, że w okolicy zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Jeśli to cię naprawdę ciekawi, możesz go zapytać. Nazywa się Bartok. Pewnie kręci się gdzieś koło oberży Koragona. To przejdź koło kuźni, a dalej prosto. Pokaż mi swoje towary. No, dowiedziałem się, że tuzin to 12, czyli pół tuzina tylko 6 skór, więc to chyba nie jest jakimś gigantycznym problemem. Pokaż mi. A co tu ma? Jakieś ma łuki? No, wątpię, że mogę je używać. Pokaż mój łuk. Mogę zobaczyć w ogóle mój łuk, jak go noszę? Nie mogę. Nic o tym nie wiem. Pas zręczności? Skórzany pas. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nic fajne. Mierz się zręczności. Nie wiem już, co. Dobra, no na razie odpuścimy. To już chyba mówiliśmy, nie? A kto wie? Tak, tak. Dobra. Czyli pół tuzina, czyli 6 skór do chłopa. O, nie wiem, co mam z tym zrobić. Muszę chyba resetnąć Gotika. Spróbuję zresetować Gotika, więc w sumie widzimy się. Widzimy się, jak mi Gotik postanowi oddać myszkę. Bo jak zapisuję, to on za bardzo nie lubi miod. On za bardzo nie chce, żebym sobie poszedł zresetować grę. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, zresetowałem, wszystko działa. Tylko wkurza mnie ta muzyczka, która jest cholernie głośno. Od razu po tym, jak się włączy do gierki. Patrzyłem, zapisy działałem dość szybko. Nowy w mieście, co? Tak, ale co ci do tego? Nie wiadomo już. Niedawno przybyłem z kontynentu. Teraz włóczę się bez celu. Złoto niemal mi się skończyło. Nie pozostanie mi więc chyba nic innego, jak tylko przyłączyć się do straży. Nie chcę tego jednak. To żadna przyjemność zostać rozszarpanym przez orków w imię króla. Nie zasłużył sobie na to. Co możesz mi powiedzieć na temat straży? Jeden z paladynów przejął niedawno dowodzenie. Niejaki Lord André. Próbuję zmobilizować połowę miasta do walki przeciwko orkom. Jednak, żeby się zaciągnąć, trzeba być obywatelem miasta. Z tego co wiem, to nie będąc obywatelem, można trenować, nie zostanie się jednak oficjalnie przyjętym. Słyszę o tym po raz pierwszy. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Lordzie André? Wiem, że objął także funkcję sędziego. Jeśli wdasz się w jakieś kłopoty w mieście, tak, będziesz musiał chłopak przed nim odpowiadać. Tyle co zapłaciłem Lorda Andrzeja. Zdarzyło mi się raz wdać chyba w bójkę z jednym z obywateli. Ten pobiegł z płaczem do Lorda Andrzeja i doniósł na mnie. Ta drobnostka kosztowała mnie 50 sztuk złota. Tak, lepiej tutaj. Całe szczęście, że tak zajście miało miejsce w nocy i nie było świadków. Im więcej osób naskarży na ciebie władzą, tym wyższą karę dostaniesz. Z kim się pobiłeś? Koleś nazywa się Valentino. Często przesiaduje w knajpie w pobliżu świątyni. Na ogół nie uznaje przemocy, ale ten człowiek zasłużył na to, żeby przerobić mu trochę facjatę. Ciekawe, czy tu będą skrzynki. Na pewno są skrzynki do okradania. Czy ostatnio wydarzyło się coś ciekawego? Można by tak powiedzieć. Okradziono Bospera, miejscowego łuczarza. Co za tupet. Koleś po prostu wszedł do sklepu w środku dnia i zabrał stamtąd łuk. Bosper wyskoczył za nim jak poparzony, krzycząc: stój, zatrzymaj się, draniu! Złodziej jednak był szybszy. Czy ostatnio? Cóż, wszystko po staremu. Dobra. Czyli czekaj, to Bosper coś mi chyba wało robić, że mu tego. Że mu. A nie, to Bospera, nie Mateo. Mateo narzekał na to, że mu. Że mu podpierniczają tego. Patrzcie, jaki szybki zapis. Magia. Dobra. Torben. Nowa twarz. Nie jesteś z Korinis, prawda? Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci, nie ma pracy, a teraz jeszcze chłopi się buntują. Jakie wiatry cię tu przywiały? Szukam pracy. Wiesz cokolwiek na temat stolarki? Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. A wiesz coś o ślusarce? No cóż. Wybacz, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle. I nie mam pieniędzy, żeby zapłacić czeladnikowi.
A co jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam ci moją zgodę. Ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo bogów. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? Tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa, i poproś go o błogosławieństwo. On ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. On też niech cię pobłogosławi. Dobra. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo bogów, zagłosuję na ciebie. Spoko. Co, czy Watras da... Jeszcze nie. Więc nie roz... Dobra. A więc wiesz sporo o ślusarstwie. Czymże byłaby piękna skrzynia bez dobrego zamka? Sam wyrabiam zamki. Dzięki temu mogę mieć pewność, że nie na darmo zrobiłem mocne skrzynie. Źle wykonany zamek można z łatwością zniszczyć, a w Korinis jest mnóstwo złodziei. On nas właśnie nie nauczy niekradziejstwa? On nas nie nauczy? Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki? Nie wiem, czy można ci zaufać. Kto wie, możesz być jednym z tych darmozjadów, którzy przychodzą do miasta tylko po to, żeby opróżniać skrzynie uczciwych obywateli. Nie nauczę cię niczego, dopóki nie przekonasz mnie, że jesteś uczciwym człowiekiem. Nigdy bym nie koniał. Dobra. Możesz mi sprzedać parę wytrychów? No dobrze, ale nie na wiele ci się przydadzą, jeśli nie wiesz, jak z nich korzystać. Jest to prawda. Co tu masz? Wytrych, jakaś piła, młotek. A, nic. Nic nadzwyczajnego. Miałeś kiedyś czeladnika? Owszem, i to całkiem niedawno. O, co nowy głos. Nazywa się Elvrich i jest moim siostrzeńcem. Dobrze pracował, ale nagle przestał się pojawiać. Gdzie on jest teraz? A skąd ja mam wiedzieć? Cały czas kręcił się przy tym plugawym burdelu w porcie. Nie zdziwiłbym się, gdyby w tej chwili zabawiał się tam z jedną z panienek. O, mam burdel. Jak dawno już go nie widziałeś? Pewnie ze dwa tygodnie. Oj, sorry. Straż została o tym powiadomiona? Jasne. Mieli go złapać i zadbać, żeby ruszył tyłek i zaczął znowu pojawiać się w pracy. Już tego żałuję. A zresztą niech robi co chce. Wcześniej czy później zorientuje się, że w Korinis bez uczciwego zajęcia trudno o cokolwiek. Czyżby? Czyżby. Co wiesz o paladynach? Niewiele. Przybyli z kontynentu na statku dwa tygodnie temu. Od tego czasu przebywają w górnym mieście. Nikt dokładnie nie wie, dlaczego tu przybyli. Wielu lęka się ataku ze strony orków. Wydaje mi się jednak, że przybyli, aby stłumić powstanie farmerów. Co wiesz o tym chłopskim buncie? Chodzą pogłoski, że ziemianin Onar wynajął najemników, aby chronili go przed wojskami króla. Miał już pewnie dość oddawania swoich plonów i trzody paladynom i straży miejskiej. Skutkiem tego w mieście rosną ceny żywności. Gospodarstwo Onara leży na wschód stąd. Nie wiemy, czy toczą się tam jakieś walki. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, porozmawiaj z kupcami na targowisku. Podróżują po wyspie więcej ode mnie. Przyszedłem w sprawie Grity. Mojej siostrzenicy? A jaką masz do niej sprawę? Chyba nie chodzi o pieniądze. Kupiec Mateo twierdzi, że jest mu winna 100 sztuk złota. Powiedz, że to nieprawda. Od kiedy się do mnie wprowadziła, mam same kłopoty. Jest zadłużona praktycznie u każdego kupca w mieście. Musiałem pożyczyć 200 sztuk złota od lichwiarza Lemara, żeby spłacić jej długi. A teraz jeszcze to. Grita powinna być w domu. No idź, zapytaj ją, ale mogę powiedzieć ci jedno. Nie ma złamanego grosza przy duszy. Zobaczymy. No to do Grity. Grita, z tego co pamiętam, jest tutaj właśnie. Tak jest. Czego tutaj chcesz? Jeśli przyszedłeś na żebr, to muszę cię rozczarować. Jestem biedną wdową. Nazywam się Grita. Od kiedy umarł mój mąż, prowadzę gospodarstwo mojego wuja Torbena. Co słychać? Wszystko po staremu, ale nie chcę narzekać. Przysyła mnie Mateo. Wciąż jesteś mu winna złoto. Chcę dostać pieniądze. Niby za co?
Dostarczone ubrania były wadliwe, wykonane z kiepskich materiałów i źle skrojone. A widziałeś te kolory? To nie jest towar, który zamówiłam. To jest zwyczajne wyłudzenie. Kiedy jeszcze mój mąż chodził po tym świecie, ta gnida nigdy by się na to nie odważyła. O, mój biedny mąż. Był takim dobrym człowiekiem. Przystojny, pracowity, sympatyczny. Mieliśmy wszystko. Pieniądze, szczęście. Czasami dostawaliśmy nawet zaproszenia na przeróżne imprezy organizowane przez arystokrację. Ach, te wszystkie piękne ubrania, te fryzury, te wykwintne potrawy i kulturalne rozmowy. Kiedyś wszystko było lepsze. Nikt nie odważyłby się poniżać biednej wdowy tak idiotycznymi roszczeniami. Co mam teraz zrobić? Moje zarobki pokrywają jedynie najbardziej podstawowe potrzeby, a i to z ledwością. Na ulicach widzi się coraz więcej biedy. Ludzie muszą sobie wszystkiego odmawiać. Od tygodni nie przypłynął tu żaden statek. Mój mąż był kapitanem statku handlowego, a raczej jego właścicielem. Z dalekich podróży zawsze przywoził mi jakieś prezenty. Kosztowne tkaniny z kontynentu, drogie przyprawy z południowych krain. Większość ludzi nawet nie słyszała o takich rzeczach. Jednak pewnego dnia dostałam wiadomość, że Grita zatonęła. Tak się nazywał statek mojego męża. Nazwał go moim imieniem. Z miłości do mnie. Płakałam i modliłam się, aby mój mąż przeżył tę katastrofę. Każdego dnia wyglądałam jego powrotu, albo chociaż jakiejś wiadomości, ale na próżno. Niech Inos zlituje się nad jego duszą. Niech spoczywa w pokoju. Od czasu jego śmierci mam tylko same problemy. A teraz jeszcze ten bezduszny, chciwy Mateo. Chce odebrać mi resztki moich oszczędności. Proszę, zlituj się nad nieszczęsną kobietą. Gdyby mój mąż nadal żył, ta gnida nigdy by się na to nie odważyła. O, mój biedny mąż. Był takim dobrym człowiekiem. Przystojny, prawda? Czasami dostawaliśmy nawet za te wykwintne pod... Dość tego. Gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Jestem tylko biedną wdową. Wyskakuj z siana. Sprzedamy po prostu kilka twoich ubrań. Jestem pewien, że masz jeszcze jakieś drogie suknie w swojej garderobie. Jak śmiesz, troglodyto! Dobrze, weź to złoto. Widzisz, to nie było takie trudne. A teraz wynoś się z mojego domu. No i teraz to jest 100 sztuk złota. I 100 sztuk złota jest dużo. Ja bym sobie chyba kupił ten pancerz na razie, ale przynajmniej dobra, przynajmniej poczekamy chwilę. Za daleko. I tak chyba nie jestem w stanie tego ogarnąć. No, zapiszmy i prześpijmy się oczywiście do rana. A w jej łóżku. Bo w nocy to tak średnio widać, kto gdzie stoi, jak wygląda i tak dalej. W ogóle śpiąc regenerujemy sobie oczywiście hapsy, to jest hej, dobre. Hej, ty, zaczekaj. Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak. Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. Tak. Mylisz się. Jak widzisz, wszystko ze mną w porządku. Jak uważasz, nieznajomy? Jeśli jednak portret przedstawia twoją gębę, a ty wmieszałeś się w jakieś kłopoty, to trzymaj się z dala od miasta. Nie potrzeba nam więcej problemów. Nie potrzebujemy tu żadnych zabijaków. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. Dobra. Harad. Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie Brian. I wyjedzie z miasta. Umiesz Zdrawiam coś? Zdrawiam wszystkich Brianów. Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie... Nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta. A wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie.
Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. Porozmawiajmy jeszcze raz o tej sprawie z orkiem. Co? Ork to diabelnie twardy przeciwnik. Kiedy na ciebie patrzę, to myślę, że możesz mieć rację. Na twoich kościach nie ma za wiele mięsa, ale potrafię to zmienić. Niemniej jednak musisz mi dowieść, że nie brak ci odwagi do walki. Nie może to być coś troszkę mniejszego? Hakon, handlarz bronią z targowiska, powiedział mi, że kilka dni temu napadli go bandyci. Te bydlaki włóczą się podobno gdzieś za wschodnią bramą. Te tchórzliwe łotry raczej nie grzeszą rozumem. Dorwij ich. Wszystkich. Dobra. Wtedy będę wiedział, wiem, że przydasz nam się w mieście. Brama. Nie, żartuję, nie mam zielonego pojęcia. Wschodnia, północna. Kiedy mogę zacząć pracę jako twój czeladnik? W poprzednim gotiku. Wschodnia, północna, południowa, koło, kurwa, w prawo za czeladnikiem. Tragedia. Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Inni mistrzowie mogą nie mieć nic przeciwko. Ja wyrażę jednak zgodę dopiero, kiedy dowiedziesz, że coś umiesz. Sprzedajesz też broń? Zapomnij o tym. Wszystko, co robię, trafia do paladynów albo do straży. Mam zamówienie na 100 mieczy od lorda Hagena. Chcę wyposażyć w nie straż miejską. Okej. Chyba ten Brian sprzedaje coś. Nowa twarz w mieście, co? Nazywam się Brian. Jestem czeladnikiem mistrza Harada. Coś na tym zyskamy, jak będziemy to robić? Jak to jest być czeladnikiem u kowala? Dlaczego pytasz? Chcesz zostać moim następcą? Może. Czemu nie? Okres nauki mam już prawie za sobą, a po nim wyjadę z miasta. Ale nie z powodu Harada. To dobry mistrz. Wiele się od niego nauczyłem. Dlaczego chcesz wyjechać z miasta? Bo tutejsi mieszkańcy działają mi na nerwy, nie wspominając o pozostałych mistrzach. Wciąż pamiętam, ile było zamieszania z dostaniem się na czeladnika do Harada. Naprawdę, każdy z tych dowcipnisiów miał na ten temat coś do powiedzenia. Sam chcę decydować, kogo mam przyjąć na czeladnika. Kim są pozostali mistrzowie? Jest Torben Stolarz, Bosper Łuczarz, Konstantino Alchemik i Mateo. Sprzedaje pancerze, ale przede wszystkim jest kupcem. Wszyscy mistrzowie mają swoje domy na tej ulicy. A sklep Konstantina znajduje się w tunelu prowadzącym do świątyni. Powiedz mi coś więcej o mistrzu Haradzie. Jest teraz w kiepskim humorze. Kilka dni temu przyszli paladyni i kazali mu wykuć dla siebie trochę mieczy. No i zakazali mu sprzedawać miecze komukolwiek innemu. Teraz haruje dzień i noc, żeby jak najszybciej ukończyć tę pracę. Mogę od ciebie kupić broń? Raczej nie. Jestem tylko czeladnikiem. Broń robioną w tej kuźni strażnicy zabierają do wież, gdzie jest przechowywana. Ale jeśli ma to jakikolwiek związek z kuciem, to może potrafię ci pomóc. Co mogę u ciebie dostać? Mogę ci sprzedać kilka stalowych prętów. Zobaczymy. Kupimy jeden i zobaczymy, czy to się opłaca w ogóle. Dobra. I co my z tym mamy teraz zrobić? Czym? Czym? No prętem stalowym, jak czym. Dobra, póki oni se tu robią, to może my im okradniemy chałupę. O! W
Muszę coś klikać, czy samo się to zrobi? Chyba muszę kliknąć. Z tego co kojarzę, trzeba się też nauczyć nowych technik. Gorąca stali. Teraz gorącą stal. Musimy... To co robi Harald. Nie masz tu nic do roboty. O. Hej, nie jesteś wcale taki głupi. Co zrobiłem? Wróć. Zwykły zwykłą broń. A nie umiem przecież. No nie umiem. Chyba, że najpierw trzeba to schłodzić? Nie, no nie. Widzę, że on już chłodzi miecz, więc w sumie to... No nic. Nie masz tu nic do roboty. Czego tu szukasz? Ja niczego. Kurde, zorientowali się. Hej, nie jesteś wcale taki głupi, na czym? Jakiego wyglądasz. Czym? Spryciarz. Czym? Dobra, idziemy do portu. Wiem, że ten chyba łysy nas zaczepi. W ogóle jest 36 minut odcinka, ale tak szczerze mam wrażenie, że kompletnie nic nie zrobiłem. Chciałem się tutaj rozejrzeć. Tylko gadamy. A dokąd dokładnie się udajesz? Nie wierzę w to. Czy są tutaj jakieś interesujące rzeczy? Jest burdel i knajpa. Właściciel nazywa się Cardiff. Jeśli potrzebne ci są jakieś informacje, powinieneś udać się do niego. Tak, przy okazji, potrzebujesz gotówki? On po prostu za dużo gada. A co, rozdajesz pieniądze? Nie, ale po drugiej stronie ulicy mieszka Lemach, pożycza pieniądze na procent. Jestem pewien, że pożyczy ci parę sztuk złota. Czego jej już nie powiem. Pracujesz dla Lemara? Nie. Zgadłeś, geniuszu. Tak, to bardzo typowe. Właściwie, to idę do Górnego Miasta. Pracuję niemal przez cały dzień. Tak, oczywiście. A ja właśnie miałem wsiąść na statek, który zawiezie mnie prosto na audiencję u króla. Od kiedy pojawili się paladyni, takich jak ty czy ja, nie wpuszcza się do Górnego Miasta. Teraz każdy już to jest ten aktor, ja zapomniałem, jak on się nazywa. Zawsze tym razem to nie jest Hagrid, ale chyba. Słyszałam co innego. Czy jesteś obywatelem tego miasta? Jeśli chodzi ci o to, czy tu mieszkam, to odpowiedź jak brzmi... Jak on ma, to jest taki tak. Aktor polski. To nie znaczy, że mogę wchodzić do Górnego Miasta. W podeszłym wieku. Tylko arystokracja ma tam wstęp. Tak, to bardzo typowe. No i oczywiście handlarze i rzemieślnicy z dolnej części miasta. W dzielnicy portowej raczej nie znajdziesz nikogo spośród śmietanki Collinis. Tu nie ma nawet regularnych patroli straży miejskiej. Czy ostatnio wydarzyło się tutaj coś ciekawego? Nie tak dawno temu straż miejska wywróciła całą dzielnicę portową do góry nogami. Szukali skradzionych kosztowności. Ostatnio zdarzyło się tu sporo kradzieży, szczególnie w lepszych dzielnicach. Najwyraźniej próbują zwalić winę na biedotę z portu. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Czy nie tak da... Przecież ogromne. Dobra, moi drodzy. No to co, wydaje mi się, że to by było tyle na dzisiaj. Mam wrażenie, że kompletnie dzisiaj nic nie zrobiliśmy i że w ogóle nic nie robimy w tych odcinkach, ale no bo tak chodzimy i gadałem z postaciami i co więcej w sumie mamy zrobić? Możemy oddać Pitos Mateo. No chodźmy, może dostajemy za tego expa, pewnie. Pewnie warto mu oddać to, ten Pitos, to nie jest Mateo, to jest Mateo. I tyle, no nie ma za bardzo co robić, szczerze mówiąc. Znaczy jest bardzo dużo właśnie do roboty i nie ma za bardzo co gadać. Słyszałem, że ktoś się że ja nie mam co gadać, bo tyle się dzieje, że... Pewnie Bartok, co? Nie miał nic ciekawszego do powiedzenia? No, co można wierzyć we wszystko? Mówię ci, jak dorwę tego drania, to niech się lepiej modli. Wyszedłem ze sklepu tylko na chwilę. Kiedy wróciłem, zdążyłem tylko zobaczyć, jak wychodzi z moim łukiem na ramieniu. Od razu wezwałem strażników, ale ten niegodziwiec uciekł do portu. I tam go zgubili. Narobiłem takiego szumu, że straż przetrząsnęła całą dzielnicę portową. Ale nic nie znaleźli. Cholerne obiboki. Założę się, że mój łuk jest ciągle w mieście.
Poinformowałem strażę przy obu bramach i nie widzieli, żeby ktoś wychodził z moim łukiem. Jak dorwę tego łobuza! To rzeczywiście prawda. Można a to nie... Aha, to jednak nie mu. Ty, do komu my to siano mieliśmy oddać? Nie mówię ci przecież nic nowego. Trudno być tego... Jednak siano do Matea leci, tak? A widzicie. Kurde, czy ten skórzany pancerz? No niby OP ten spół... Ach, dobra, zbierzemy sobie. Twoje 100 sztuk złota. Tyle skrzynek trzeba okazać, że... I co? Robiła jakieś problemy? Spokojnie. Nic, o czym warto wspominać. Świetnie! Dotrzymałeś swojej części umowy. Dobra, moi drodzy, no to tak, powtarzam, to było tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję bardzo serdecznie, na samym końcu jak zwykle przypominam o łapkach w górę, komentarzach oraz subskrypcjach, możecie wpaść na wszystkie linki, macie oczywiście w opisie, do zobaczenia i widzimy się jutro o godzinie 16, jak rozlagowała go Diga i pewnie wyrzuci to, a, okej, więc do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa pa.